Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Rozsyłasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No starczy na razie o tej koronie, o polityce, o błędzie lewactwa amerykańskiego. No pośrednio chyba będzie też. Będzie na temat troszeczkę rasizmu. No, czy Polacy są rasistami, czy nie są rasistami, czy ludzie są rasistami, czy nie są rasistami. No, co spowodowało, co sprowokowało do podjęcia takiego tematu. Colin Powell, no to jest murzyńskim czterogwiazdkowym generałem. On był w tych najróżniejszych wojnach irackich zaangażowany, tam wielu innych był zaangażowany. Ogólnie jest zadeklarowany jako republikanin. Za drugiej kadencji Busha, no chyba mu podziękowali. No, ale był taki filmik, tam 10-sekundowy, podam sznureczek tam na dole. No i właśnie było Colin Powell i język żydowski, czyli jidysz. Jidysz w Ameryce, no w zasadzie ten język żydowski, no to padł. Już Żydzi, którzy przyjechali po wojnie, w zasadzie no już jest to starsze pokolenie, którego praktycznie nie ma. W Izraelu zrezygnowali z jidysz. Syjoniści chyba chcieli jidysz albo nie chcieli. Socjaliści tam chcieli albo nie chcieli. No ale summa summarum wybrali hebrajski jako oficjalny język Izraela. W Ameryce hasydzi. Hasydzi jednak trzymają się tego, no bo hasydzi, no to ci w hałatach z tymi jarmułkami, z tymi pejsami i tak dalej, i tak dalej. Oni nie uznają Izraela, bo Mesjasz jeszcze nie przyszedł, także oni czekają na Mesjasza w Ameryce. Mają swoje getta, mają swoje obudowane getta, nie mieszają się, nie szczepią. W sumie to nie szczepią się, to teraz dużo, dużo było zapaści na koronawirus. No miałem nie rozmawiać o tym, no ale aresztowania tam były, jakiegoś sadyka chowali, no to po stypie, czy jak to tam się tam nazywa, czy po tym całym pogrzebie dużo zachorowało, także ilości z Nowego Jorku, kiedy mówią, że są duże ilości zachorowań, no to są właśnie w tym rejonie Williamsburg, tam ta część, no mało kto o tym mówi, no ale to trzeba powiedzieć, no ale to jest takie uboczna informacja. No i Colin Powell, on miał ten 10-sekundowy wywiad z człowiekiem, który tam prowadzi ten kanał taki żydowski w City College w Nowym Jorku. No City College w Nowym Jorku, no to jest budżetówka, to jest w Harlemie. Oni tam w latach 50-tych, 60-tych, no to byli trockiści, staliniści. Ten Harlem College w 76 roku zaczęli brać czesne, czyli te opłaty. Wcześniej to były po linii partyjnej, po linii budżetowej, po linii miastowej, stanowej i tak dalej. Czyli taki, no można powiedzieć, takie college dla demokratów. Chcesz pracować dla nas, chcesz być po naszej stronie, no to dawali wykształcenie. No to jest w zasadzie taka prawda. Później zaczęli ściągać, powiedzieli, że szkoła jest dla wszystkich, wszędzie i bez problemów. No okazało się, że jak zaczęli przyjmować wszystkich i wszędzie, no to od razu reputacja spadła, no bo część to tam nie miała podstaw ani intelektualnych, ani ambicjonalnych. No i wszystko, cała ta reputacja spadła. Później pieniądze zostały wyssane, no bo oni musieli jednak, nawet jak ktoś skończył szkołę tam 12 lat, no to miał duże braki, to na koledżu musieli w zasadzie doganiać ich tam rok, dwa, czy trzy. No i w 99 roku przestali dokładać. No i w zasadzie powiedzieli, że mają iść do takich dwuletnich szkół, czyli to są
takie community college, czyli takie społeczne college i dopiero poszli. No i właśnie tam Colin Powell jest jednym z nich, z tych ludzi, którzy kończył tą uczelnię, no i miał ten wywiad dlatego. No i gdzie to wszystko, te żydostwo się zaczyna? No on opowiada, że jak był młody, no to pracował w takiej żydowskim sklepie, gdzie sprzedawali najróżniejsze zabawki oraz meble. No i tam był taki żydowski Żyd z Rosji, który Monte Jai Sixer, któregoś dnia zawołał go, no i mówi: Kali, no bo tak go nazywał, Kali, mówi: chodź tutaj, ty jesteś częścią naszej familii, rodziny, no ale ty idź do szkoły, ty idź się ucz, zostań kimś, idź do przodu, ty nie powinieneś zatrzymać się na tej sprzedaży tutaj. No on tam sezonowo sprzedawał, powiedział, że w zasadzie nigdy nie planował pracować całe życie, no ale mówi, że to bardzo fajnie, bardzo ciekawie, że facet się martwił, że ten Żyd się martwił o niego. No jak wiecie, Kali to jest, to był w powieści Henryka Sienkiewicza, no i tam była cała ta sytuacja, że Staś Tarkowski i Nelly byli uprowadzeni, Staś miał 14 lat, tam byli porwani, no ciekawie, przez muzułman, tak, przez Arabów, później wzięli ich tam, zawieźli, chcieli jakiegoś okupu, tam ten Mahdi nie chciał tego robić, później wracali. Ciekawe było, że Arabi się bali strasznie lwa, to dali dubeltówkę Stasiowi, żeby zastrzelił lwa. Staś czujnie, jak zastrzelił lwa, to później zastrzelił Arabów. No i właśnie z tym Kalim i z Nelly jeszcze tam z jedną murzynką po prostu wędrowali, tam na baobabie się chyba chowali, tam słoń był. Później Staś poszedł, bo Nelly była chora na malarię, to poszedł szukać chininy. No właśnie ta chinina też jest używana do koronawirus, także to wszystko się zazębia. No i odnalazł podróżnika, wziął od tego podróżnika chininę, podróżnik tam się nauczył strzelać i tak dalej. No wszystko się skończyło pięknie i ładnie. No ale dlaczego jest cała ta rozmowa o tym? No, że ruski Żyd nazywa murzynka Kali. Kali zrobić dobrze, Kali nie zrobić dobrze, ukraść krowa i tak dalej, i tak dalej. No na pewno był zaznajomiony z powieścią, no bo powieść była napisana tam w 1903 czy 5 roku. Tłumaczona była na wiele języków. Ja nie wiem, czy Sienkiewicz nawet Nobla za niego nie dostał, no ale jak dostał, czy nie dostał, w każdym razie było tłumaczone. No i rosyjski Żyd wygląda na to, że lat temu, no ładnych lat temu, bo jeżeli Powell jest z 1937 roku, no to mógł mieć powiedzmy 20 lat, no to byłby gdzieś 57 rok, no to ten rosyjski Żyd mógł być tam 5-7 lat po wojnie, no to mógł znać tą. No ale to jest właśnie ciekawe, że mówił do niego Kali. No Colin Powell z dumą to powtarzał, nie zdawał sobie sprawy z tego, że co to znaczy Kali. No i teraz pytanie, czy powiedzenie Kali w języku rosyjskiego Żyda, czy w Polaka, jest to pejoratywne, czy nie jest pejoratywne? No, można powiedzieć, że nie jest raczej pejoratywne. Ja bym powiedział, że jest bardziej takie przyjacielskie. Druga sprawa to jest też, ostatnio miałem rozmowę ze znajomym, czy murzynek Bambo, nie? Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Czarną ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, psoci figluje, to jego praca. Aż mama krzyczy: Bambo o buzie, a Bambo czarną nadyma buzię. Mama powiada: napij się mleka, a on na drzewo mamie ucieka. Mama powiada: chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli.
lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego Murzynka. Szkoda, że Bambo czarny wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły. No i teraz dużo wariatów mówi, że to jest super rasistowski wierszyk. No, dla mnie, no, tak można powiedzieć, stara szkoła, stara, nie widzę kompletnie, no nie widzę kompletnie, jeżeli nawet ostatnia ta zwrotka, szkoda, że Bambo czarny, wesoły, nie chodzi razem z nami do szkoły. No to tu jest ta przyjacielskość, tu nie ma złych intencji, tu nie ma jakiegoś przytyku, no na pewno nie ma tam złośliwości. Na to, że ma czarną skórę, no ma czarną skórę, no jaką ma mieć skórę, tak jak my mamy białą, my nie mamy białą, my mamy jakąś taką bladą czy coś. Najbardziej to chyba ci wściekli lewacy, no to denerwują się tym, a on się boi, że się wybieli. No to jest chyba to najbardziej, największy atak na ten wierszyk. No ale no, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do swojego wyglądu, no dlaczego miałby się nie bać, tak? Bielactwo. No poza tym tak na dzień dzisiejszy to albinosów, no to można powiedzieć, zabijają w Kongo chyba. Każdy, kto ma białą skórę z jakiegoś powodu, no nawet jeżeli rodzice mają genetycznie, są Murzynami, nie ma mieszanki białej, no to czasami oni się rodzą albinosami. No to oni przez Murzynów są uznawani za złe duchy. Są za złe duchy. No a tam się zdarza jakiś raz na 10 tysięcy czy na 100 tysięcy, no to po prostu się zdarza, że są albinosami, że ich skóra jest po prostu biała, nie czarnieje, nie ma tego pigmentu. No i częściowo, nieczęściowo. Także, że lewakom można powiedzieć, że Tuwim miał rację, że Murzynek Bambo się boi, że się wybieli, no bo Murzyni inni by go po prostu zaciukali i zabili, tak jak robią to dzisiaj. Dzisiaj, jeżeli postudiujecie ten makabryczny przesąd, co się dzieje z Murzynami i albinosami, to jest to po prostu, włosy się jeżą. No ale jesteśmy rasistami czy nie? Czy można nam wmawiać, że jesteśmy rasistami? No raczej nie. No ale jak ludzie przekształcają historię, jakieś poezję nawet. No ten rosyjski Żyd Monty, no on musiał lubić tego chłopaka. Musiał lubić tego Colina Powella. No, a to, że sobie nazwał go Kali, no ja nie umiał inaczej, nie wiedział co jak go przedstawiać. Także na pewno nie było negatywnego zdania. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Wysyłasz i rozsyłasz, gdzie się da? Też dziękuję bardzo. No jeżeli nie subskrybujesz, to dziękuję. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.